Dobra, dzień dobry wszystkim. Szybciutki filmik o tym, bo was tytuł może zaciekawił trochę. I teraz tak, wiecie o co chodzi? Kupujecie sadzonki. No, sadzonki, wiadomo, ja pokazuję już stare byki. Czekajcie, siądę sobie. Zimno dzisiaj troszkę tutaj, kurde, 12 stopni. Dobra, mniejsza o to. Kupujecie Maureli, NCTW Entercasum Maureli, bo już spotkałem się z tym, że ktoś kupił i... Ja, trzeba reklamować. A dlaczego? Ja, gniję na dole. Nie! Maureli nie gniją. Jeśli wam zawsze środek rośnie, to pamiętajcie, że Maureli tak ma. Szczególnie po wykopaniu na zimę i zimowaniu. Zobaczcie, co jest u mnie. To są dolne warstwy, nie? Patrzcie. To jest tylko, że kurde, no... Wyobraźcie sobie, że tu było dużo więcej tego, tak? Takie wielkie cholewki. Jak je się wyciąga, to na dole jest mokre. I to się wam w większości zdaje, że to po prostu gnije. A to nie gnije. Po prostu NCT Ventricosum Maureli. Jak wam to wytłumaczyć? Jak kupujecie teraz, też potrafi mieć takie cholewki mokre. No to jest wszystko przesuszone już teraz, bo jest dosyć późna. Znaczy późna, no wiosna już jest, tak? Ale jak się wykopuje takiego Maureli bydlaczka na jesień, to Maureli bardzo dużo zbiera sobie wody w tych liściach, cholewkach, czy jak to nazwać, w środku. Rozumiecie? Mimo, że się wylewa tą wodę, ona i tak z czasem powolutku sobie ścieka i po prostu gromadzi się na dole. I teraz jak kupujecie gdzieś na wiosnę, czekajcie, a co stale jak dojrzą? Znaczy jak kupujecie na wiosnę Maureli, zaraz wam pokażę. Bardzo dużo rośnie. Tu jest... O! A tu jest Itinerans India Form. I małe coś po lewej. Tak. Widzicie? Jakie niespodzianki lubią wyrosnąć? Będziemy identyfikować z czasem. No. Jak kupujecie na wiosnę, też mogą być takie przypadki, że na dole będą trochę mokrzejsze, ponieważ, no bo tam się zbiera woda, no i tyle. W musa, bananowcach musa, aż tak się to, jak to powiedzieć, aż tak się to nie robi, no bo bananowce musa, no to co, to co? Jak one tam mają, zobaczcie, no takie przeważnie choleweczki do dołu, nie w tą stronę. Jest wszystko... Gicior. Tak samo tu jeszcze jest zielony. Oj, może tam nie będę wchodził. Widzicie? Te suchary. O, tu macie przykład. O! Tu macie przykład i właśnie takie mokre jest. Miękkie. Akurat muszę go podać, bo ma sucho. No. I jak się obrywa. Podstawa to jest, wiecie co? W dalszej części tam pod spodem jest gruby, powiedzmy, że robi się taki pień. O, tu jest mała brugmansja. I to jest pień. A powyżej tego, to już macie właśnie te cholewki, nie? Takie mokre. Dobra, już wiecie o co chodzi. Już przetłumaczyłem się, myślę, wystarczająco. No, tak samo tutaj NCT zielony. O, czy tutaj czerwony NCT. Takie łach. Dobra. Proste jak drucik. Także spoko. Kończymy film tymi oto listeczkami. A miał padać deszcz od rana, a jak myślicie, pada? Gówno pada. Znowu jest. No nie, nie ma słońca. Ale po prostu nie pada. Dobra, trzymajcie się. Film z rana, 1 maja, jak znalazł. Do następnego razu.